Dziękuję bardzo Państwu, żeście tak licznie przybyli na 7. już rocznicę świętowania imienin twórcy naszej niepodległości, marszałka Józefa Piłsudskiego. Ten symboliczny dzień wypada w dniu jutrzejszym, ale ponieważ od ubiegłego roku prowadziliśmy jako tradycję dwudniowego świętowania imienin marszałka, także dzisiaj jest pierwszy dzień świętowania, a w dniu jutrzejszym w Domu Kultury w Gierzwałdzie, gmina Grunwald, zostanie uroczysty otwarta wystawa poświęcona osiągnięciom marszałka Józefa Piłsudskiego w Gminnym Ośrodku Kultury. W związku z tym, w dniu dzisiejszym świętujemy także tutaj tradycyjnie kultura. Chcecie Państwo ze względu na takie techniczne niedogodności związane z ruchem samochodowym, ja nie będę przedstawiał szacownych gości, zrobimy to w Urzędzie Wojewódzkim. Po ceremonii złożenia kwiatów wszystkich Państwa tam zaprosimy. Będzie stosowny moment do tego, żeby poinformować wszystkich, jak szacowne osoby nas odwiedziły. Tradycją rozpoczynania tychże obchodów imieninowych jest zawsze wiersz Stanisława Brodackiego, majora, żołnierza Armii Krajowej, kombatanta, a człowieka zakochanego w pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego. I żeby z tradycji stało się zadość, to w tej chwili pan major kilka słów powie. To jak on, nasz brygadier Piłsudski, Polskę w sercu, śmierć w Tarnisze nosił. To jak on, tak tu Boga prosił, by stąd doszedł na jeszcze komuś. To jak on, tak się wschodem tatował pod odczutkiem, siłą szarną w ręku, bo ten Polskę był w nie jest. Bo ten Polskę, którą to jak on. Kwiaty składa pan wicemarszałek Miron Sycz w towarzystwie pana dyrektora Zygmunta Kiersza i pani niestety nie znam. Kwiaty składają przedstawiciele służb mundurowych, policji i celników. Tak? Bardzo proszę. Kwiaty składa przedstawiciel starosty powiatu olsztyńskiego, pan członek zarządu, pan Jacek Szydło. Kwiaty składają przedstawiciele Wojska Polskiego, garnizonu Olsztyn i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
Kwiaty składa krajowy koordynator projektu Szkoła Promująca Niepodległość, pani dyrektor Brygida Małecz.